Dzisiaj jesteśmy na torze Kielce i w tym roku to jest nasz drugi trening samochodem sportowym, driftingowym. I no jest, widzicie mój uśmiech, no po prostu chodzę i się cały czas, szczerze mówiąc kolokwialnie, bo było fenomenalnie. Kielce, jedno z szybszych wejść i po prostu wow, no bawiliśmy się fantastycznie, samochód sprawował się fenomenalnie i po prostu można było opowiadać same superlatywy. Musieliśmy mieć oczywiście jakieś przygody, no i tego jeszcze nie było. Takich rzeczy jeszcze nie zrobiłam, a zaraz Wam opowie o tym wszystko Mariuszek. Co? Co się stało, Mariuszek? O kurcze, o kurcze. Przyjechać nim jeszcze do serwisu. On tu spadł dopiero. No właśnie, ja nim jeszcze z toru przyjechałam, no przecież. Właśnie. Tego nie rozumiem. O kurczę. Ale jazda. Zobaczcie, to jest mój wał. A to jest jego ukręcona część. Wow. No to musimy niestety zakończyć trening na torze Kielce, bo ukręciłam wał. Widzieliście, wygląda to trochę słabo, ale było wow, było naprawdę fenomenalnie. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy. Piękna pogoda, fantastyczni ludzie, świetna atmosfera. Naprawdę bardzo, bardzo tego brakowało. A teraz jedziemy do domu i przygotowujemy się do kolejnego treningu. Bo trzeba rozruszać trochę te kości po zimie i po lockdown. Powiem Wam, nie sądziłam, że aż tak bardzo będzie tego brakowało, ale po prostu jak się wsiada do tego samochodu, jak się zaczyna jeździć, zaczyna się driftować, to no, uśmiech nie schodzi z twarzy, więc bardzo, bardzo się cieszę, że wróciliśmy do gry.